Obawialiśmy się tego spotkania. Patrząc statystycznie, z Widzewem różnie nam szło. Zawsze były to bardzo ciężkie spotkania. I dzisiaj również takie oglądaliśmy, żeby nie zwiódł nas wynik. Bo początek spotkania to Widzew miał klarowną sytuację, którą miał Wiśniakow. Różnie się mogło ułożyć i mecz mógł przebiegać całkowicie inaczej. No ale rewelacyjna interwencja Darka Tyrelli. Za chwilę to my zdobyliśmy bramkę i ten mecz otworzył się tak, że to myśmy kontrolowali przebieg spotkania. Ale tak jak mówię, bardzo trudne spotkanie, zarówno już było w głowach rozgrywane, jak gdy przed meczem, jak i w trakcie, bo widać, że zarówno my, jak i zespół z Łodzi ten mecz traktowali bardzo, był traktowany w takich kategoriach, jak gdyby nie tylko za 3 punkty, bo gdzieś w tabeli byliśmy koło siebie i chcieliśmy zarówno my, jak i zespół przeciwników wygrać, więc tym bardziej cieszy zwycięstwo i zdobycie 3 bramek, no i wreszcie nie straciliśmy żadnej. Więc kontuzja jest jeszcze widoczna, opuchlizna, liczyliśmy na to, że zejdzie ten stan zapalny i zejdzie szybciej. Natomiast no, nasi fizjoterapeuci z lekarzem na czele robią wszystko, żeby doprowadzić Krzysia do poniedziałku, więc mamy jeszcze parę godzin i liczymy, że będzie do dyspozycji. Mieliśmy 3 jak gdyby schematy działania po tym meczu. No, na ten moment podzieliliśmy zespół. Część zawodników, która dzisiaj rozegrała spotkanie, odesłaliśmy do domu, żeby ten czas spędzili w rodzinie. Natomiast zawodnicy, którzy grali mniej, część ma jutro zajęcia uzupełniające. Niektórzy również zawodnicy, którzy potrzebują gry, będą rozgrywali mecz ze Skrom. Tutaj u nas na Karbo zapraszam w drugim zespole. Proszę.